Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy fantastyczne akcesorium kolejne na tapecie. Tym razem są to nakładki anamorficzne marki Freewell i one przeznaczone są w tej serii dla Mavic'a R2, a także dla Osmo Pocket, dla dwóch produktów DJI. To, co jest też charakterystyczne, jak popatrzycie na nie, mają kapitalny, taki wklęsły kształt i zakrzywiają dość mocno obraz. Bardzo ciekawy produkt, który jest stosunkowo prosty i wykorzystuje też prostą technikę stosowaną już od lat, bo jak popatrzycie na takie starsze filmy typu Columbo, tam widać było, czy Star Trek, bardzo dużo flare anamorficznych i też oczywiście proporcje. Czyli to, co zyskujemy, to jest pierwsza rzecz, flera, taka charakterystyczna, pozioma, niebieska, bardzo ładna flera. Nie w każdym świetle ona jest do osiągnięcia, ale jak najbardziej można ją uzyskać przy kilku próbach. Drugą cechą, jaką zyskujemy, to jest współczynnik proporcji panoramiczny, typowy dla światowego kina. Jak popatrzycie na filmy typu Interstellar, tam widać wyraźnie, jakie współczynniki były stosowane, tak zwany aspect ratio, czyli faktycznie film panoramiczny. I teraz uzyskamy to oczywiście w postprodukcji. Obraz jest zakrzywiony pierwotnie i tak się rejestruje, a następnie trzeba w postprodukcji ten obraz rozciągnąć. I robimy to już w programie. Trzeba mieć troszeczkę lepszy program, na przykład Adobe Premiere Pro albo Final Cut Pro. Ja pokażę Wam, jak to zrobić dzisiaj w Final Cut Pro. W Adobe też to jest do wyciągnięcia jak najbardziej. Dobrze, to co zrobimy teraz, założymy nowy projekt, ja go nazwałem Anamorphia i co ciekawe, jest to nie projekt 4K jak zwykle, czy nie, tylko jest to projekt custom, czyli o wymiarach użytkownika i tutaj wpiszemy 38-40 i standardowy wymiar anamorficzny to jest 38-40, czyli 4K na 14-40. Tu wszystko zostaje, tak jak zwykle w Final Cut Pro, oprócz tego, że chciałbym ten projekt mieć w 25 klatkach na sekundę, bo tak nagrywałem te wszystkie ujęcia, zarówno z powietrza, jak i ujęcia z Osmo Pocket. W tym momencie możemy przejść do nowego projektu i tutaj wkleimy to, co miałem do tej pory. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Jak widać, jeszcze obraz nie wyciąga dokładnie całości, więc przechodzimy do inspektora i tutaj mamy w atrybutach Special Control i wejdziemy w None. W tym momencie macie rozciągnięty piękny, anamorficzny obraz według sztuki, według tego, jak powinno się je pokazywać. Zatrzymajmy, widać, że rozdzielczość jest w porządku i za chwilę skopiujemy te atrybuty, czyli robimy sobie to w sposób następujący. Edit copy, czyli może być jako Command C, prawda? Command C, copy i teraz do następnego. Załóżmy, że mamy ten klip, gdzie lecą ptaki. Zrobimy sobie edit, wklej atrybuty, paste attributes, prawda? I tutaj będzie to rozciągnięcie właśnie Special Conform. Idziemy? I to jest to dokładnie, co mieliśmy. Przeszliśmy z takiego ujęcia aż tu. Pocket w ogóle patrzy, ale nie wiem na co. Bo powinien patrzeć na mnie, ale nie patrzy na mnie. Jest tu jakiś face tracking? Powinien być face tracking. No dobra, mniej więcej mamy rozeznanie, jak wyglądają te dwie kamery, jeżeli chodzi o Pocketa. Sprawdźmy, słuchajcie, w takim razie ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o Pocketa. W tej chwili nakładka jest założona, szerokokątna. W tej chwili jej nie ma. Jest założona. Jest założona prawidłowo ta nakładka? Jest. W tej chwili jej nie ma. Bardzo fajny bajer. Myślę, że Łukasz się ucieszy. A druga rzecz to jest ta nakładka anamorficzna. Dobra, czyli tak. Szerokokątną sobie teraz zdejmiemy i założymy od razu na jednym nagraniu anamorficzną. Tak, jeszcze raz. Teraz jest anamorficzna. Teraz nie ma. Teraz jest anamorficzna,
ściągam anamorficzną. Teraz jest szerokokątna, a teraz jej nie ma. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Myślę, że te produkty, które tutaj pokazałem, są warte uwagi i godne polecenia. Oczywiście one są też budżetowe, bo jak pamiętamy, rok temu czy ponad rok temu firma Moment amerykańska wdrożyła na rynek serię dla Mavica 2 i kosztowały one około $150 za sztukę. W tym momencie mamy wartość około $40, $40, €40. Dostępne są na Amazonie zwykle, ale mamy też na Amazonie.de. Tak jak powiedziałem, linki będą pod filmem. No i cóż, jeżeli Wam się podobało i zrobiło to wrażenie, to co możemy zrobić z naszych prostych, małych produktów, takich jak Mavic czy Osmo, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Takich treści będzie na pewno więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!